Państwa bardzo serdecznie w niecodziennym dla nas miejscu. Tym razem spotykamy się w wieży naszego lotniska, na którym dzisiaj możemy się pochwalić zakończeniem działań związanych z inwestycją oświetlenia lotniska i z finalizacją procedur związanych z uruchomieniem tegoż oświetlenia. Dla nas, jako dla miasta, z jednej strony właściciela spółki, właściciela tego lotniska, z drugiej strony też instytucji, która bezpośrednio zainteresowana jest rozwojem tej tutaj obecnej infrastruktury, chciałbym powiedzieć, że no, bardzo się cieszę, że ruszamy z tymi działaniami do przodu, że jest to też jedno z kilku działań, które planujemy do realizacji na terenie lotniska. Po pierwsze, tak jak mówimy, to jest teraz oświetlenie, ale dalsze prace to z jednej strony strategia rozwoju lotniska, to kwestia budowy chociażby stacji tankowania paliw, a zwracam uwagę, że docelowo, mam nadzieję, mamy tu wszyscy nadzieję, tak jak zarówno pracownicy lotniska, jak i przedstawiciele władz miasta, na to, że to lotnisko przyczyni się również do rozwoju przedsiębiorstw tu funkcjonujących w mieście, do poprawy również statusu Mielca jako jednego z centrów gospodarczych, centrów rozwoju województwa podkarpackiego. W mojej ocenie, i to jest również cel naszych działań, chciałbym, aby te działania związane z lotniskiem przyczyniły się również do tego, aby produkcja zakładów lotniczych tutaj w Mielcu no, mogła być przydatna jak najbardziej dla chociażby naszej armii, dla polskiej armii, to wspomniane wcześniej śmigłowce, ale zakładam również, że te działania, które prowadzimy w tej chwili, pozwolą przyczynić się do tego, abyśmy kiedyś mieli przygotowane lotnisko do dalszej produkcji, do dalszych potrzeb wojska. Mam nadzieję, że firmy zlokalizowane tu w Mielcu będą mogły z tej okazji skorzystać, a nasza rola jest w tej chwili taka, aby w tym pomóc, a co za tym idzie, pomóc mieszkańcom znaleźć tutaj nowe miejsca pracy, abyśmy tworzyli nowe miejsca pracy. Ale to nie jedyny aspekt działań, który stoi w tej chwili przed nami. To również kwestia chociażby dostępu do lotniska dla pilotów przylatujących tutaj spoza Mielca, z innych lotnisk, dla samolotów typu w ogóle, dla grupy General Aviation, dla pilotów, którzy latają również turystycznie, którzy oglądają kraj i dla których chcielibyśmy jak najbardziej, jak najszerzej otworzyć podwoje tegoż lotniska i powiedzieć, no czekamy tutaj na Was, będziemy Was chętnie gościć. To jest jeden z aspektów tych działań. Myślę, szczegóły działań, które są zaplanowane, które zostały zrealizowane, będzie dobrze, jeżeli przedstawi prezes naszej spółki lotnisko, pan prezes Skubisz, tak abyśmy mogli tutaj usłyszeć troszkę więcej detali technicznych związanych z tymi działaniami. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja również chciałem wszystkich Państwu powitać, pana prezydenta Koznego, panią Monikę, czyli nasze władze miasta i wszystkich zaproszonych gości. Z przyjemnością melduję, panie prezydencie, że bardzo poważna inwestycja, która się nazywa oświetlenie nawigacyjne lotniska, została zakończona, pełnie oddana do eksploatacji, potwierdzona wszystkimi wymaganymi dokumentami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Za chwilę poprosimy pana prezydenta o odpalenie tego oświetlenia oficjalne. Mam nadzieję, że pan nie popsuje. Ktokolwiek z Was bywał tu na tym lotnisku, to musi zauważyć, że to lotnisko wygląda trochę inaczej niż kilka lat temu. W tą stronę wschodnią rosło pełno krzaków, zarośli i nie ma ani jednego. Wszystko jest wyczyszczone. Na stronę wschodnią zobaczycie też. Lotnisko jest w pełni ogrodzone, a tego ogrodzenia jest parę kilometrów. Że jest ta postawiona nowa wieża, a to nie jest tylko budynek typu chałupa, do której bierzemy cztery papiery z biurka i się przeprowadzamy. Przeprowadzka jest dłuża ze względu na instalacje i wszystkie te, powiedzmy, zmiany lokalizacji muszą być oficjalnie zalegalizowane. Teraz przyszedł czas
na oświetlenie. Do tej pory mieliśmy oświetlenie typu łódź, takie jak w Smoleńsku było, powojskowe, stare. Miał przede wszystkim jedną wadę, że te podstawki, na których stoją lampy, były niełamliwe. Któregoś dnia Urząd Lotnictwa się zbliżył i powiedział, wynocha z takim oświetleniem, proszę natychmiast zlikwidować. Zlikwidowaliśmy i teraz mamy oświetlenie w pełni nowoczesne. Wyposażony jest cały główny pas startowy plus jedna z dróg chowania i plac postojowy. Za chwileczkę poproszę tutaj kolegę, przygotowaliśmy taką informację, bo jako technicy łatwiej nam rozmawiać na rysunkach niż szukać wiecistych słów, żeby opowiedzieć to, co by się chciało powiedzieć. Także tyle na temat, proszę Państwa, tego, co do tej pory. Prezydent już zapowiedział, co dalej będę powtarzał. My się skupimy tutaj na tym, co to jest to oświetlenie lotniska. Cztery zdania na temat, co to jest to, co się nazywa PAPI, do czego to służy i tak dalej. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko to Sikorski. Przedstawię Państwu takie podstawowe informacje na temat nowego oświetlenia nawigacyjnego, które zostało zmontowane na lotnisku w Mielcu. Pozwolicie Państwo, że przeusiądę. Więc tak. Ja muszę znać, jak mówię, bo mnie nie widać, bo jak siedzę. Na tym slajdzie mamy aktualny wyciąg z tak zwanego AIP, czyli podstawowego źródła informacji dla wszystkich lotników, którzy wybierają się do miejsca. Mamy tutaj mapę lotniska Mieleckiego i jak już Państwo widzicie, zostały tutaj naniesione informacje na temat oświetlenia. Mamy tutaj oświetlenie głównej drogi startowej z lewej i z prawej strony. Oświetlenie drogi kołowania Alfa. Tak. Przepraszam, prawo oczywiście. Drogi kołowania prawo. Oświetlenie płyty postojowej. Dodatkowo oświetlenie progów pasa 2.7 na kierunku 270 i progu pasa 0.9 na kierunku 0.90, a także uproszczony system podejścia na kierunku 2.7 oraz system świateł PAPI, który jest umieszczony tutaj z lewej strony. Tak jak powiedziałem, zestawienie wszystkich rodzajów świateł mamy tutaj na tym slajdzie, czyli światła prowadziowe głównej drogi startowej, światła prowadziowe na kierunku 0.9.2.7, światła podejścia na kierunku 2.7, światło systemu PAPI, światła drogi kołowania prawo, oświetlenie płyty postojowej i oczywiście oznakowanie pionowe, które ułatwia poruszanie się lotów po lotnisku. Kilka informacji na temat samej inwestycji. Koszt inwestycji to było w okolicach 2,7 miliona złotych. Zainstalowano ponad 150 kompletów certyfikowanych lamp przeznaczonych tylko i wyłącznie na potrzeby lotnicze. I żeby zainstalować, to zużyto około 50 km przewodu. W ramach całego tego procesu przeprowadziliśmy także oblot i certyfikację tych świateł i w tej chwili lotnisko jest upoważnione do tego, żeby móc prowadzić operacje lotnicze w nocy. Jednym z najbardziej ciekawych elementów tego oświetlenia jest tak zwany system PAPI. Precision Approach Path Indicator, czyli wskaźnik ścieżki podejścia precyzyjnego. Na czym to polega? To są cztery... Może pokażmy mapkę jeszcze dalej, które jest tutaj. Okej. Widzimy. Światła PAPI znajdują się na jednym kierunku drogi startowej, tutaj, w tym miejscu. To po lewej stronie pasa, przy podejściu do lądowania z naszego kierunku, oczywiście. Jest cztery lampki. Opowiadajmy. Proszę dalej. I na czym polega działanie tego systemu? Mianowicie każda lampa wyświetla dwa kolory tak naprawdę. W górę światło koloru białego, w dół światło koloru czerwonego. Granica jest w odpowiedni sposób ustawiona tak, że w momencie, kiedy pilot zbliża się do lotniska, jest w stanie ocenić, czy znajduje się na odpowiedniej ścieżce schodzenia do pasa. W momencie, kiedy wszystko jest tak, jak trzeba, będzie widział białe
dwie białe lampy i dwie czerwone lampy, to znaczy dwa kolory. I dwa białe i dwa czerwone. W momencie, kiedy jest za wysoko, dużo za wysoko, będzie widział tylko białe. Jeżeli będzie dużo za nisko, będzie widział czerwone. Wymaga to bardzo dokładnego ustawienia tych elementów na ich obrotu przez specjalnie do tego zaprojektowany samolot, który usługę tą wykonał dla nas PASZ, czyli Polska Agencja Żeglugi Powietrzną. Oczywiście od czasu do czasu te światła będą musiały być też jakby sprawdzane, dlatego że one dość bardzo wpływają na bezpieczeństwo wykonania operacji lotniczej i każde, że tak powiem, odchylenie może spowodować pewne zaburzenia w podejściu samolotu. Co zyskaliśmy w związku z tym, że mamy zainstalowane tego typu oświetlenie? Przede wszystkim możliwość wykonywania lotów w nocy i to jeszcze dodatkowo na dwóch głównych kierunkach drogi startowej. Wcześniej możliwe było wykonywanie tylko lotów na kierunku 2.7. W tej chwili jest możliwość wykonywania lotów na kierunku 0.9. Druga rzecz, o której tak naprawdę nie mówi się, bo no nie jest to takie oczywiste. Zwiększenie operacji dziennych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. W momencie, kiedy widzialność spada drastycznie, włączenie tych świateł i ustawienie ich na maksymalne działanie powoduje to, że pilot jest w stanie zobaczyć, w którym miejscu znajduje się lotnisko, mimo że nie widzi praktycznie nic dookoła, oprócz właśnie tych świateł. I to powoduje, że w przypadku pogorszenia warunków pogodowych pilot jest w stanie bezpiecznie dotrzeć i wylądować. I oczywiście trzeci element, czyli światła nawigacyjne jako element ułatwiający prowadzenie podejścia instrumentalnego IFR. W tej chwili nasze lotnisko jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla lotów VFR, czyli w dobrych warunkach atmosferycznych. W niedalekiej przyszłości planujemy certyfikowanie podejścia IFR, które to pozwoli na wykonywanie lądowań na naszym lotnisku w o wiele trudniejszych warunkach atmosferycznych. Co spowoduje z jednej strony i zwiększenie bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności lotniska w momencie, gdy pogoda, że tak powiem, wsiądzie. Mamy tutaj kilka przykładowych zdjęć z takich obrotów testowych. Mam prośbę, muszę mi światło zgasić na górze. Tak. Nie, tam gdzie zero. Ale zdjęcia są zrobione z dronów, a panowie dzisiaj zrobił lepsze zdjęcia. Okej. Okay. Tu mamy widok świateł podejścia od strony wschodniej na kierunku 2.7. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy uproszczony system podejścia, ten krzyż, światła progu i światła papi z lewej strony. Oczywiście światła krawędziowe pasa startowego i oczywiście koniec też jest wyznaczony, dlatego żeby jest powtórzenie tego samego zdjęcia. Tak. Ok, tutaj mamy końcówkę pasa z drugiego kierunku. Jak Państwo widzicie, część świateł w momencie, kiedy samolot wyląduje, na początku pasa mamy światła krawędziowe w kolorze białym, ale w momencie, gdy samolot zbliża się do końca pasa, światła zmieniają kolor na czerwony, pomarańczowy w zasadzie, mówiąc pilotowi o tym, że niedługo będzie koniec pasa i on ma jeszcze w stanie wtedy, jest w stanie podjąć decyzję, czy kontynuować lądowanie, czy na przykład odejść na drugi krąg, jeżeli taka jest potrzeba. Te światła, które widzimy tutaj z tej strony, to są światła ulicy Kopf-Cobulda. A tu mamy widok od strony północno-wschodniej. Krawędziowe pasa, papi i oczywiście specjalna Stefania ekonomiczna. Tu mamy jakieś sprawy. Tu mamy PZL, tu gdzieś mamy wieżę. Tu mamy ZUA, mamy drogę Tarnobrzeg, więc... Używają z grubością 0,7, przepraszam, 2,7, 0,9. Co to oznacza takiego?
Kierunek północny to jest 0 albo 360. Jeżeli kręcimy wskazówką w lewo i jest 90 stopni, to jest 90 albo 0,9. Dalej 90, to jest 180, to jest kierunek, którego w tej chwili nie mamy na krótkim pasie. Ale 2,7 to jest ten kierunek wschodni. Czyli w lewo wracamy z wskazówką kątnomierza, jest 0,9, 1,8, 2,7, 0 albo 3,6. Po Rzeszowie to Mielec, czy Krosno też ma takie oświetlenie, czy Mielec jest pierwszym miastem po Rzeszowie, które ma tak profesjonalny teraz? Jeżeli chodzi o tego typu profesjonalny system oświetlenia, to jest... Czyli Rzeszów, potem już jest Mielec, tak? Tak. Kategoria oczywiście, dokładnie tak. A później, nie będąc złośliwym, jest grubo nic. W oświetleniu. W oświetleniu, dokładnie. 2013, jeżeli chodzi o sprawy projektowe, a rozpoczęliśmy realizację fizyczną w roku ubiegłym, w okolicy maja chyba? W czerwcach, a zakończyliśmy w listopadzie. Pod względem technicznym, natomiast tak jak wspomniałem przed tym, jeżeli mamy jeden z tych punktów koronnych, czyli oblatanie przez samolot specjalny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to mamy dokumenty, że możemy to wpisać do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych. Jeżeli jest wpisany, to wtedy zaczyna się procedura dopuszczenia tego do eksploatacji. Bo pan tłumaczy, że to do drugiej zmiany, czyli wieża obsługuje tak fizycznie do którejś godziny i kończy jakby pracę na razie, tak? To nie ma tak, że całą nocą siedzą ludzie gotowi do obsługi, do przyjęcia. Nie, bo my mamy certyfikat, że może być czynny w dzień i w nocy, ale lotnisko jest czynne do 23. Natomiast po 23 zapraszam, zarobimy coś może na tym pieniądze. Tam też na pewno zależy na tym, że jeżeli będzie potrzeba taka i faktycznie to też będzie przynosiło kalkulacje dla faktycznie opłacalność funkcjonowania lotniska w ten sposób, to czemu tego nie realizować jak najbardziej? Także staramy się, powiedzmy, spełniać życzenia czy potrzeby naszych klientów, sąsiadów. W ubiegłym roku na przykład było lato takie bardzo gorące i była prośba, żebyśmy wcześniej lotnisko rano uruchomili, jak jest już słoń widno, a jest chłód, a żeby nie latać, powiedzmy, w tych 40 stopniach południa. Czyli od 23 od której? 7? Od 7 dnia. 7, tak. Do tej pory lotnisko było czynne w dzień, ale dzień był normowany wschodem i zachodem słońca. Czyli ten dzień promana w zimie był stosunkowo krótki, bo zachód się zmieniał i w końcu był tam około godziny między 3 a 4. Pół godziny po zachodzie słońca jeszcze mogły samoloty lądować, bo jeszcze była cokolwiek. W zasadzie to jest nowa epoka w zasadzie, wtedy rozumiem, dzięki temu. W zasadzie to są reguły ogólnie stosowane na lotniskach, jeżeli ma tylko dopuszczenie VFR, to dokładnie na takich zasadach funkcjonuje. Natomiast tu już wchodzimy w użytkowanie lamp, co nas puszcza na szerszy zakres. VFR, o którym oznacza warunki widzialne, czyli od wizualne. Dzień dobry Państwu, dyrektor techniczny Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, Bogdan Ostrowski. Chciałem panu prezesowi i panu prezydentowi podziękować za tą inicjatywę, ponieważ my to lotnisko wykorzystujemy do pracy, wykorzystujemy do oblotów samolotów naszej produkcji śmigłowców, wykorzystujemy go także do testów. Te testy musimy robić w każdych warunkach, nie tylko w tych, kiedy jest ładne słoneczko, świeci pogoda, ale w każdych warunkach, także jest to dla nas niezwykle ważne. Również proszę, chciałem powiedzieć, że mamy w naszym spółce ośrodek szkolenia lotniczego, który szkoli naszych klientów na samolotach i do tej pory trzeba było lecieć do Rzeszowa, szczególnie jeśli chodziło o IFR albo o loty nocne, więc tutaj dla nas to jest dzisiaj tylko o oświetleniu. Ja bym chciał powiedzieć, że wiele się dzieje na lotnisku od paru lat. Czyli no ta wieża w właściwym miejscu, oświetlenie, coraz mniej tutaj tych krzaków i to wszystko wygląda, że nie trzeba się wstydzić, jak przylecą obcokrajowcy. Pan prezes rozwiązał wiele problemów takich strukturalnych tu na lotnisku.
A to chodziło o drogi, a to jakieś przejazdy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj za parkanem PZL-u buduje się droga objazdowa, którą rozumiem, panie prezesie, że znowu będziemy jakoś tam opijać albo jakieś stęgi przecinać. Ale to, proszę państwa, jest niezwykle ważne, bo w tej chwili jest tak, że droga dojazdowa do naszych sąsiadów, do sąsiedniej spółki jest przez drogę kołowania naszego samolotu. Jest to dla nas, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pilotów, w ogóle operacji lotniczych, jest to niezwykle trudne. Bo jak państwo pamiętacie, tam z Concorda tam ktoś coś wiózł, spadł kawałek metalu na lotnisku tam w Paryżu, potem leciał samolot, podniósł to i tak dalej. Więc dla nas ta sprawa czystości, ograniczenia dostępu, jak powiem, przypadkowych ludzi na lotnisko, na pas i tak dalej, na drogę kołowania jest niezwykle ważna. Także dziękuję za to, co panowie zrobili. No, muszę powiedzieć, panie prezesie, tradycyjnie proszę się postarać jeszcze bardziej. Także mamy fajne lotnisko, mamy fajne lotnisko i dla przemysłu, i dla szkoł, i dla ruchu takiego no, innego jak tylko takie obloty, które my robimy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dodam do tego, co kolega powiedział, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To jest jedna z najważniejszych spraw. My pas startowy główny, pas trawiasty, który jest przeznaczony dla aeroklubu, objeżdżamy dwa razy dziennie samochodem. To jest parę kilometrów ładnych, to kosztuje paliwo rano o 7 i po południu o 15. No jeszcze pan. Też trójeczka. Możemy włączyć na piątkę, zobaczymy. Różnica od piątki na piątkę. To już jest. Tak, myślę, że tu państwu będzie łatwiej nagrać wtedy. W tym momencie samolot chodzi dla niego, jest to za mocno. To jest za dobra pogoda po prostu. Tak, gdyby było bardziej przymglenie, czy była, a wtedy też to jest bardzo mocne.